Witam Was, ukochani, w 18 godzinie zegara męki pańskiej według Luizy Picaretty. W godzinie, w której Jezus bierze krzyż na swoje ramiona i obnażenie Jezusa. Pragniemy Mu towarzyszyć na Jego drodze. Pragniemy uczyć się życia wewnętrznego Jezusa Chrystusa. Po to, aby wywalczyć błogosławieństwo dla naszych miast, naszych rodzin, dla wszystkich naszych bliskich. Ukochani w woli Bożej, aby zrozumieć modlitwę zegara, musimy wyrzec się swojej woli, aby zjednoczyć się z wolą Jezusa. Chciałam Wam dzisiaj przeczytać fragment tomu 11. Co to znaczy świętość w woli Bożej, a co znaczy świętość ta codzienna, nieżyjąca, niezagnieżdżona, niezjednoczona z wolą Boga. Jezus pokazuje Luizie, pokazuje Tobie, bracie, i Tobie, siostro, dwa rodzaje schodów, po których kroczymy do Niego. Jedne schody są z drewna zbudowane i tam jest bardzo dużo ludzi o wątłych posturach, a drugie schody są zbudowane ze złota. I na nich widzi Luiza wielu Jezusów. Jezus wyjaśnia to Luizie, wyjaśnia Tobie, córko moja. Ci, którzy prowadzą swoje życie w moim życiu, wspinają się po złotych schodach. Mogę więc powiedzieć, że są moimi stopami, moimi rękami, moim sercem i całym mną. Jak widzisz, są moim drugim ja. Są więc dla mnie wszystkim, a ja jestem ich życiem. Wszystkie ich czyny są ze złota i mają nieobliczalną wartość, ponieważ są boskie. Nikt nie będzie w stanie osiągnąć ich wysokości, gdyż są moim własnym życiem. Prawie nikt ich nie zna, gdyż są we mnie ukryci. Tylko w niebie będą doskonale znani. Na drewnianych schodach, na których jest więcej ludzi, są dusze, które kroczą drogą cnót, ale nie są zjednoczone z moim życiem, ani nie mają ciągłej łączności z moją wolą. Ich czyny są z drewna, gdyż tylko zjednoczenie ze mną wytwarza złote czyny i dlatego mają minimalną wartość. Dusze te są niskiego wzrostu, niemal wykrzywione, gdyż do swoich dobrych uczynków dołączają wiele ludzkich celów, a ludzkie cele nie dają wzrostu. Rozumiecie? Ludzkie cele nie dają wzrostu. Są znane wszystkim, gdyż nie są ukryte we mnie, ale są ukryte w sobie. Nikt więc ich nie zakrywa. Nie zrobią niebu żadnej niespodzianki, gdyż były znane także na ziemi. Dlatego, córko, pragnę, abyś całkowicie przebywała w moim życiu, nigdy w Twoim. Polecam Ci tych, których znasz i tych, których widzisz. Polecam Ci ich, aby mogli być silni i wytrwali na schodach mojego życia. Jezu, wkraczając w godzinę 18, pragnę wyrzec się swojej woli, zjednoczyć się z Twoją wolą. Chcę zniknąć. Naucz mnie życia w swojej woli. Chcę, aby moje czyny były złote, były przykryte, zakryte Tobą.
Jezu, kocham Cię. Twoją własną miłością, Twoją własną wolą. Nakładam Twoją własną miłość na każdego człowieka, który się będzie teraz z nami modlił i będzie w tym tygodniu razem odmawiał mękę pańską według Luizy Picaretti w godzinie 18. Fiat. Godzinę 18, ukochani, odmawiamy od poniedziałku do soboty w czasie dla Ciebie najlepszym na modlitwę. Jeśli ona jest za długa, rozłóż sobie ją dzisiaj już na 2 razy albo na 3 razy. Jest 6 dni, w których możesz odmawiać mękę pańską. Trwaj. Weź chociaż jedno zdanie z tej godziny, aby wola Boża zamieszkała w Tobie, aby pracowała i abyśmy uczyli się tej przepięknej modlitwy powrotu do raju. Fiat.